Cześć. Cześć. Elo. Cześć. Dzień dobry. Nikt nie wziął Islanda. Jest to głupie. Nikt nie wziął Islanda. Jest ziemia niczyja. Tak jest. No ciekawe, tak podzielone równo. Znaczy jakbym nie wziął granę, jakbym wziął granę, to pewnie bym miał, tak wizualnie miałbym mniej więcej połowę. Może i tak, a może i nie. Nigdy się tego nie dowiemy, bo nie weźmiesz. Hehehe. No chyba, że ja bym wziął tam. Nie, ja chciałbym mieć tą prowincję. Ja tam chciałbym mieć prowincję. Chciałbym mieć właśnie... Wziąłbym Damaszek, mu się podoba. 35 developmentu, ja pierdzielę. To jest wypracowany development. 60 dukata zarabia. My kopiemy tam żelazo dla rycerzy. No nie, dla krzyżowców. Rację. Masz rację. Ja tylko dukata zarabiam w Jerozolimie. O nie, zapomniałem estate'a. O jeez, nie, nie. Ja może coś dam burgersom. Gdzie jest dobry jakiś... To jest dobry manpower, to tutaj dam nobility. Nobility dało mi spokój, dało mi spokój. To teraz klergowie. Bas, raczej coś chcę w basrze. Oh shit, zaraz będę miał. Zaraz będę o, miał. O, muszę ponazywać prowincję. Ostatnio było influenza za duże. Kurwa, znam znowu nobility. Fuck. Dobra, będę miał z głowy nobility. Już. No i trzeba nazwać prowincję. Ostatnio TF, teraz będzie, nie wiem, Italii. To by głupio brzmiał, dobra. Jej, kultura się zmienia powoli. Zajebiście. Przynajmniej jak się będą mutowali, to nie będą separatyści, tylko partykularyści, czy jakoś tak. Mogę rywala jakiegoś wziąć? Nie, nie mogę. Daj, jeszcze trochę. A więc to mi rośnie cały czas. Co ci rośnie? Event and province defections. Nie, może przez to, że mam prowincję ich. Kogo? No Persji. Może, może. No, to trochę nic, wiesz. Chyba nic nie będę. A, rzeczywiście, bo to są ich kory. No, naturalne. Naturalne. Tak zwane. Etniczne ziemie. Więc, ładnie mówi. To trudno. Możesz zrobić tam innego wasala. Ardalan. Ardalan ja wchłonąłem, więc nie wiem, czy... No tak, ale go wchłonąłeś, więc nie będzie lubił ciebie, ale Lukasa będzie. Znaczy, więc... nie wiem, czy no, w sumie. Why not, nie? No w sumie Ardalan nie miał Ardalanu, tak trochę głupio też wyglądało. Patrzcie, Francja była ciśnięta, przecież Burgundia też ile Kastylii zaczęła zjadać. Kałek zjadła sobie. No ładnie. No bo wzięła trochę od Anglii ziemi z powrotem. W sumie tak jak u mnie na serii, więc... Taka reklama. Brandenburgia też się nieźle tam rozwinęła, widzę w chrę. Nie tak źle, ale ona pewnie nie tak zaraz straci to wszystko. No i... A w ogóle, że Genua wzięła cały Krym. Fuck. Też niezwykła rzadkość. Ja wiem, zdarza się często znaczy, dosyć. Jakoś się nie spotykałem się, więc... Kiedy tam będziecie walczyć? Fire Projection spadło. O, Faust, widzę, że masz wojsko tutaj. Chodź do mnie. Gdzie? Co? Na południe, do Murzynów. O, atakujesz Etiopię. Bardzo dobrze, tak. Bo mi spadło Fire Projection. Misja z jedzeniem. Jako tego rywala, więc no bardzo dobrze. Chodź. Też mam na rywala, ale ostatniego, potem to już nie wiem, co będę mógł wziąć, niestety. Bądź jak ja, czyli nic nie wziąć. No, Adal nie możesz tak wziąć? Wezmę. Co? A Adal? Nie. Mogę tylko nie. Was, albo Etiopię. A jak się powiększysz, to... A nie, bo wtedy nie będziesz mógł wziąć Adalu. Zobaczy się. Lecę powoli. Ming sobie niedługo wezmę. Rywa. No, Etiopię to są dosyć dobre ziemie, ze względu na to złoto. Kafe. No. Tam lecę od razu. Bo mam tak ze złotem słabo, więc muszę, a potem jak najszybciej na południe do Kilwy. Co to kurna? No proszę, już tutaj skolonizowałeś prowincję. Gdzie? W Kosti. Nie tylko tam. Gdzie teraz wysłałeś? A poszukaj. Mam za dużo pieniędzy. A ciekaw jestem. Tak, będzie lepiej. Czyżby, mache, agresywnie leci. O Jezu, agresywnie. United in Prior, co to jest? Exceptional Rear, co mi to daje? O! Flair, Nobility. A tu Siena Opinion, dlaczego Siena? Co mnie tam Siena interesuje? Navars Force Limit. A, straciłem Stability. To mnie na Soulmillu jeszcze shipie, ale by się chciał zbudować. Może zobaczymy, czy nie wybuchnę. Dobra, masz atakować. No i wam was wszystkich, bo czemu by nie? No właśnie, będzie Relative Strength of Alliances w górze. Cześć. Cześć. Hej. No elo.
Wbijamy się, idziemy po złoto. W ogóle, że Repus siedzi cicho. Będę mógł wam oddać złoto. Repus opracowuje plan przejęcia władzy nad światem. Nie, ale nie jestem jak Faust. On jest nad okręgiem smutny, trzech stanów. On chce Tunezję widzieć, a my bijemy. Okręgiem trzech zakonów. Słuchajcie, niedługo musimy pójść na tych otomanów, żeby Repus też miał co robić, co nie? No trochę się mu nudzi tam. No zobacz. Może się okazji zrobić teraz całkiem ładne te. Faust, więc... słuchaj, tutaj murzyni obok nas przeszli. Chodź na nich, gońmy ich. No dobra. A gdzie tutaj... oni biegną? Nie wiem w sumie. Lukas, twoja nazwa kraju trochę jest taka dziwna, mimo to. 31, czyli się spotkamy praktycznie. No, ja troszeczkę później będę. To będzie atakujący ja, ale mamy większe morale. Wrócimy sobie posz. No, jest na minusy. No, jest on forty się aktywował, ja nie chcę fortu. Para, pop, pop. Oni mają generała dwugwiazdkowego. No i 10. 10 warscora za jedną bitwę. A no tak, bo to jest herezja. Czego tu stoję wojskami? Ja, Claire. Czyli wysłać i nobility. Claire. Gonię ich, ale nie wiem gdzie oni staną. Tu są forty, nie przejdę daleko. O, idealnie stanęli. Chodź, bijamy się. To dużo. Biegnę akurat. Kurde, generała 333 mieć. Biedne te prowincje. Albo nie róbcie tu piechoty, tylko jeszcze armatę. O, Litwa jest topiestwem. Ja się ustawię na ten dolny, chyba że idziesz już tam, dobra. No chyba już sobie da, da, radę, nie? Zajmujcie Etiopię jak ten, jak w Tobie ogarnę dwojo, nie? Bo ja mam mały przyrost pieniędzy i przez to oddam, jeszcze mam oddam mniejszy. Długi, nie martw się. Los, los. Bo zaraz złoto będę miał. Ja mogę niedługo mam za chwilę zwracać długi, bo mam plus 4 na, ten, na plusie. Będę jak Żydzi normalnie. Boże, co oni tu za fort mają? Będę wam pożyczki. Będę chrześcijańskim. A, bo to stolica plus fort. Czaję. A, ciekawe. Ja muszę zacząć zarabiać pieniądz. Uff, dobra, skończył mi się. Estate. Ej, mam tyle punktów dyplomatycznych, że chyba zacznę konwertować więcej kultur. Jakbyś mi mógł, to przekaż mi tutaj tą jedną prowincję, co podbiłeś. A, bo ci zapomniałem. Już ci nie. Ja zawsze robię to od razu, chodź. Kurde, teraz bunty będą. Może zdążę. Mogę jak co pomóc. Najwyżej by dawał. Okej. To 23% Reform Desire. Już gdzieś jest reformacja? Jest. Już nawet się ostro... Chyba coś tam wyświetliło się. No teraz nie. Dopiero zauważyłem, ile krajów wzięła. Tylko 3 czy 4. No, nie, czekaj, tak, raz, dwa większe i ale trzy. Ale za chwilę Brandenburgię upadnie, bo mają tam centrum, więc też będą protestanci. Samo z Pomorzem. A nie, przepraszam, z Mecklenburgią, bo Pomorze już prawie nie istnieje. To w sumie, a Polska może... Polska w sumie jest Free Ten Warem może wziąć. A właśnie nie. Mamy jeszcze Triton War'a, zapomniałem o tym. Hedżas, oddawaj mi ziemię. Mekkę weź, a nie Oman to Mekka to stolica, właśnie teraz. Słuchaj, za ile będziesz Omanów bił? No niedługo, a co? I zabierasz wszystko od nich, bo tu jest taka mała wysypka, która bym z chęcią przyjął. No, może być dla ciebie. No, tylko bym do tego czasu bym musiał jakoś tam granicę... Będziemy budowali kanał sueski. Bo trochę to mi się na przykład by przydało. No ja mogę zacząć, no, ja ale też to chęcią. Musielibyście się zrzucić. Tak, zrzucimy no, ja mogę się. No bo dla mnie i Wotana to by się najbardziej przydałoby. O kurde, w górach się wbiłem, podwójne minusy. Czekaj, tu mam jeden statek. I to jest Koga. O, Lukas, chyba twój mi ten wasal tu przyszedł pomóc. To nie pomaga. To jest Faust, magia. Jakbyś chciał, to tutaj jest 7000 buntowników do ściśnięcia. Okej. Chyba tutaj pójdę dalej oblegać. Fiksunie, jak ty stoisz swoimi, to wejdź mi na Hafar. To jest tuż pod granem. Czekaj, bo tam wojskami chciałem jeszcze z wojska... A nie, dobra, mam ulepszony. A, tu nie wiem, czy moja jedna armia weszła. Hafar. Tak, nie ma tak, jak jest... się bez lidera w góry wbijać.
Jest to Huffar. To widzę. Jest podgrane. Bo tam mi zaraz ja pilnowałem na Soulmillu, bo oni ja, też... Ja skoczę do Votana, ty przyjdź do mnie. I... Ja mam 7, już 80% mam, że wybuchną, ale najwyżej będę ładził się sobie tam ich niszczył. Fajnie się katolicyzm jeszcze... tutaj roztegował. Ile to mają ludzi? Ile ci tam wybuchną? A nie wybuchną ci, jest zero już na to. I bo jak stanąłeś, to się zmniejszyło. To pasuj no. Tak z 3 miesiące. 3 miesiące mówisz, dobra. No to spadnie, spadnie. Bo na nuku oni chcą najbardziej się buntować u mnie, bo tam jest 12. Dobra, kampie. Zobaczmy ile mają armii. 60 tysięcy on to mani mają. No i tyle samo manpowera, nawet trochę więcej. No ale... są groźni. No są, nie mam pieniędzy. Znaczy, najbardziej nas boli to, że mają z Francją ten sojusz. Ale byśmy się z atakowali. No ale my razem mamy 63 tysiące piechoty, 13 kawalerii i 12 tysięcy tego. Jeśli wy byście chwilę podtrzymali... Wyswobodził. Mamy prawie 100 tysięczną armię, więc... Jakbyście... Cały się rozwinęło w ogóle. Słuchajcie, jakbyście wy w trójkę chwilę podtrzymali Otomanów, to my z Repusem byśmy szybko Tunezę wbili i przyszli wam pomóc z Otomanami, to byśmy dali to radę, myślę. No to myślę, że Lukas musi się tutaj ustawić. Jakoś rozbudować forty, bo... No to najwyżej. Maras byście stanęli na przykład. W Urmii ja bym stanął. Dobra, to nie wiem, ja tam u siebie muszę ruszyć, bo tam... Albo tam w Armenii gdzieś w górach byśmy się zakotwiczyli i byśmy czekali, jakby nas atakowali. A jak to Moskwa, rozpadła się? No prawie. No prawie a nie. Jeden bunt mają. Separatyści krymscy. To te całe interne konflikt widać u nich. Może się skończyło już? Ale kurwa nic nie zmieniło. Są cali. Przecież to chyba ma taką armię, że potrafi to wszystko ogarnąć. A w sumie mają po 70% autonomii. W niektórych prowincjach, po 50%. No bo są te podbite. A nie mogę Trichtenwara, bo jestem w wojnie. Dobra, no to jak już skończysz to... Już chwilę jeszcze i kończę. Zrobię na tym na Trichtenwara. No i się zdziwisz. A nie jesteśmy w stanie wojny faktycznie. Taki Trichtenwar się zgadzają. W sumie to chodzi o sojusze częściowo. Ale gorzej jakby się nie zgodzili. A to, ale to wiesz, pokazuje czy się zgodzą, czy nie zgodzą. No ta, ale gorzej było jakbyś kliknął, naprawdę, i by się nie zgadzali. O kurcie, ale ja odstaję w technologii militarnej. Zapomniałem, że Rapus pierwszy ma 5-5-0. Jaka bieda. Rapus jest najbardziej z nas rozwinięty i w ogóle najbardziej rozwiniętym krajem. Że słabo zarabiasz, a wydajesz wszystko na technologię, no. Bo ja mam wszystkich doradców. Musieli Tunis zaatakować i jakokolwiek, no, i po prostu osobną wojnę z Osmanami, tylko że nie bez wołania. Bo inaczej to jest Francja łącznie, niż wtedy byśmy nie mieli szans żadnych. Okej. Okay. Ja teraz no, patrzę. Według mnie powinniśmy Tunezję i Otomanię jako normalnych sojuszników, nie jako Kobel i Rentę. Tak. Pierwsza wojna taka spokojniejsza taka z Otomanami. By ich po prostu by wygrać. I Francję jakieś, po prostu są no, z Francją i tak dalej zerwać i dopiero potem zaatakować normalnie. Może i tak. I w końcu bym wziął chociaż jedną prowincję, Gadames, i bym miał dostęp do Mzabu, do Tlemcen i do Maroko. O, umarł mi król. No Mzab nie, to jest Wota drugi Lafayette. Mzab to jest fasal Tunezji, więc musiałbyś więcej zebrać. Konwertuję wszystkie kultury, bo mam tak dużo tych punktów dyplomatycznych, że... Cztery prowincje byś Rebus musiał zabrać. Spoko. A, to już widzę, że Lukas ufortyfikował wszystko. No i spoko. Ja już powoli kończę wojnę. Masz tam buntowników 7000. Kurwa, było napisane... Ale na zaraz mi Persy gdzieś walną, więc... Było napisane, że dziedzicem zostanie ten teolog utalentowany. Jego talent 1-3-2. I od razu nazywa się Faust, okej. Okay. No ja mam takich genialnych, że Faust de la Rour. Repusa miałem 3 razy z rzędu. Dobra, na Niuku nie chcą się zbuntować, bo tam są nawróceni. No mi zaraz tutaj walną i nie wiem, czy właśnie mi będziesz miał pomóc. Jest 56%, że się uda oblężenie. Ile mamy minut? 14. 14. Jeszcze. A no to. Oho. Ja bo tak myślę, napiłbym się czegoś. A nie Lukasz, czekasz mi dowód ten, obleganie tej prowincji. Veliata. Ja nie wiem, czy mi wasal chce ci przekazać. Ale to jest twoje. Czekaj, ty jesteś, jest słowiańska moc. Oj, dziękuję. Się o, kawka tam jest. Kuszące.
Ile Gabe ma ten lat? 55. The Lathorst Dupin. Kurde, ta wersja tutaj to jest tak mi przeszkadza. Jeszcze nie wiem jak z nią poprawić te relacje. Jak mapa kultura, czekaj, gdzie ma mapa kultura? Nie, to jest mapa dynastii tutaj, o. O kurde, wow, serio, faktycznie trochę to ponawracałeś kulturalnie. No. Tak to teraz patrzę. No i jeszcze cały dół tutaj. Praktycznie cały zachodni brzeg. Chyba sobie zacząłem Badlandsa akurat. No bo gato. Dobra, koniec, bo... jeszcze im Lukas przekaże. Ale to masz strasznie słabe prowincje, to nie prowincje w no tak, no to miałeś. Mogę praktycznie to wszystko boostować. Ja i jak Lukas... już to wszystko pokonwertuję, to mogę Mienia. Boostować. Okej, okay, dzięki. Chyba wpisuję z nim. Nie wiem, czy opłacę konwertować, a wszystkich akceptuję tutaj. Ej, ja dalej akceptuję Syryjczyków? Nie. Dziwne. No, Syryjczyków już nie masz w kraju. No właśnie, ale dziwne, że mogę zmienić kulturę na syryjską. Gdzie? Jerozolim. Wszędzie, praktycznie na górze. Jerozolima... Ja nie zmieniam, tak dalej. Nie, Egipską, to są to samo. Nie jest to dziwne, bo teraz możesz w każdą stronę. Bo syryjska fajnie, była w ten... Nie, bo tam była początkowo chyba ta kultura i tam... Do tego możesz zmienić. Fajnie. Na grecką byś przyszedł. Na grecką? No, lubię Greków. Waliłbyś alfabetem, który tylko byś ty się posługiwał. No w sumie, tak jak Ormianie w sumie. Też. I Arabowie. Ja nie wiem, czy egipskie nie zmienić na tunezyjską. No w sumie egipskiego dalej się nie rozwinę, a tunezyjską tak. 40 faworków, bogactwo. Dwa faworki. I trochę... I masz 33. Masz wieśniaków, a nie, oni już idą. No nie, straciłem rywale. Mogę kiedy tylko słowiańską moc albo zakon walw. Ja mogę mieć trzech. A mogę tym rydów jako rywal walnąć? O tak. No to przynajmniej. A Jerozolimę albo słowiańską moc. No to bieda. Ja mogę Jerozolimę i zakon Lukasa, ale to. Ale kogoś nie bym wybrał. Misja, zapomniałem misji. Aha. Creative proper. Kosli embargo. Timuridów mógłbym zembargować. A nie, czy właśnie jesteśmy w tym... Właśnie, Triton War, dadzą, nie dadzą? Kurde, nie bają się mnie Hejazu? W ogóle. A Hedjaz? Bo są zamane. Zobaczę. Hedjaz też nie. Relative Worth of Provinces, minus 59, base value, minus 20, province is not a Crusader Core, minus 20. A Yemen. Triton War. Oni też tam mają też szczęśniku. Tak, w prowincji obok. Adal zrobiło ze mnie rywala. Pomożesz Fisnia? Idą wojska. Ja mam z was największą armię, bo mam 17 tysięcy, więc chyba mam. No nie, ja mam max 19, tylko tyle, że się nie odrodziło i nie. Ja mam tylko 12. No ale mam ukończone defensywne, tyle, że odstaję w military technology o 2. Więc bieda. Anglia już zjadła Szkocję, szkoda. I Soul mi został do nawrócenia. Halo. Czajcie to, że prowincja jest oddalona od 412, jeśli chodzi właśnie od mojej stolicy, coś takiego, a mój zasięg jest, ma 412 i nie mogę tego skolonizować. Prawda. A co, Madagaskar robię. Chcesz? Nie, Diego Garcia. A teraz tam coś ma być na tych... Madagaskarze, nie? No, ma być, no. Mają być plemiona. W ogóle ma być duży Madagaskar, fajnie. Może będzie lemury. Event z polskim cesarzem Madagaskaru. To lemury będą? Król Julian będzie? Ale nie, historycznie. No. Francja przecież tam miała kolonię, nie? Ale to było i w trakcie II wojny. Nie. W 20-leciu to było. Nie, co ty gadasz? To było około tam 1800 któryś rok. Polski nie było i tam jakiś szlachcic... Polski przyjechał i zobaczył coś tam, wiesz, legenda, historia, że on tam zobaczył uciśnienie tych ludzi i stał się ich cesarzem i poprowadził ich w buncie, ale oczywiście Francuzi przyjechali, rozgonili to towarzystwo, a jego zabili. No, wpisz sobie cesarz Madagaskaru, kurczę, nawet ja to zaraz zrobię. Fajnie opinię, w kazilu. Lergi. No. Nareszcie mogę zrobić. Będą trzecia grupa kogoś. ID. I pójdę w końcu w ekspansję. Trzecia grupa. O, pójdę na
Bardzo dobrze. Nie! Rydzpus. Lubiłem go. Dobry król. Sztamę z nim trzymałem. Dobra, mimo, że teraz tak. Mimo, że insulty mi wysyłał. Bierę sobie... Talented Theologian. 2-1-2, ja pierdzielę. Znowu rypus, nie? A ty jesteś u mnie 1-3-2. Rektpus. Rekt. Ja zawsze wolę nazwać tak samo, bo powinien przecież Wotan drugi teraz jest u mnie. No widzisz. Fajny, na pewno fajny gość. No i zawsze ten numer władca. Idiota, idiota, 2-2-3. Taki średni ten Wotan, 2-4-1. I'm leaving. Nie wiem, trzymać fort na Cyprze, czy go skasować? Usuń, pokichuj ci. Ona. Na Cyprze jest użyteczny akurat. Co? Po no co, bo to wyspa. Sobie? No właśnie, nic nie broni dookoła. No jak uważasz. A dukat leci. O, kultury się zmieniają. Ja na twoim miejscu budowałbym fort antyimigrantom za ich pieniądze. Francjan, Boże, za dużo to Francuzów. Maurycy Beniowski, polski cesarz Madagaskaru. Beniowski. Maurycy Beniowski. 1776, chuje... O! Ej, to... Moment. To jeszcze kiedy Polska istniała. No dokładnie, ostatni rozbiór. 95. Tak jest. Już. Ej, co jest? Znowu umarłem? Tak. Co ten rektus? Ja o, kurdów mam. Kurdów. A dziedzictwo, każ co zobaczyć, dawaj. A zaraz zobaczymy, kogo by tutaj wybrać. To Mosul. Wezmę może... Mosul. Merchant Sun, 40 dukatów z Afryki. 404, o, ogier, jak proponowałem. 404, not found. Bez dyplomacji, not found. To jest repus, znowu. Nie no, nie. Dziękuję, wzruszyłem się. To jest 404, nie znaleziono. O właśnie, error to jest. To jest not found, nie error. Error not found. Error 404 not found. Nice. Error. O i nawróciliśmy Sawmill. Znowu jestem w pełni chrześcijańskim krajem. Religious Unity jest na sposób. A cały czas jestem w pełni, bo się nie rozwijam. Kolonizuj. Czekam właśnie na idee ekspansywne, bo już miałem jedną tą administracyjną. Ekspansywne są dla mnie lepsze niż eksploatacyjne. Bliski Wschód jest chrześcijański. O nie, a. W Atenach są sunnici, nie. No pewnie z eventu im przekonwertowało. Możliwe. Dobra, ile mam no tak, minut? Bo tam są dihimi. 13. No to idealnie, moi drodzy. Myślę, że możemy zakończyć w tym momencie. Tak więc dzięki za oglądanie. To by było na tyle i do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć. Fosa.